Witajcie serdecznie. Bohaterami dzisiejszego odcinka są stosunkowo niedrogie, jak na dzisiejsze czasy, samochody kompaktowe, które spełniają normę Euro 5, a więc zostały wyprodukowane po 2010 roku. Mają silniki benzynowe, silniki wolno ssące, silniki w miarę nieskomplikowane i kosztują nie więcej niż jakieś 23-4 tysiące złotych. W zasadzie szukałem takich samochodów do 20 tysięcy złotych, ale w jednym przypadku ta cena jest minimalnie wyższa, tamte 22-3 tysiące złotych, dlatego tak to ująłem. Skąd wziął się pomysł na zestawienie takich samochodów? Otóż, jeżeli weźmiemy sobie pod uwagę wymagania dotyczące tych stref czystego transportu, które mają wejść w wybranych miastach, no to się okazuje, że właśnie samochody z silnikami benzynowymi spełniające normę Euro 5 będą mogły wjeżdżać do tych stref czystego transportu aż do 2030 roku. Jeżeli jakiś diesel spełnia normę Euro 5, no to on będzie mógł wjeżdżać do tych stref czystego transportu tylko do 2025 roku, a więc widzicie dużą różnicę. Więc jeżeli ktoś chce kupić sobie samochód na dłużej, no to warto, żeby był to właśnie samochód z silnikiem benzynowym, spełniający normę Euro 5, czyli wyprodukowany po 2010 roku, bo takim samochodem będzie mógł wjeżdżać do stref czystego transportu według tych wstępnych projektów aż do 2030 roku. Nasze zestawienie otwiera Hyundai i30 pierwszej generacji. Samochód był produkowany w latach 2007-2012, a ponieważ mówimy o autach wyprodukowanych po 2010 roku, no to będzie to już model po liftingu. Ten lifting nie był jakiś oszałamiający, delikatne zmiany z przodu, szczególnie te nowe wloty powietrza, troszeczkę odświeżone wnętrze, inna konfiguracja wyposażenia i tak naprawdę jest to cały czas ten sam skromny, ale bardzo poczciwy Hyundai i30 pierwszej generacji. Ofert nie ma jakoś bardzo dużo, ale mimo wszystko jest w czym wybierać. Generalnie dominują w ogłoszeniach samochody z prywatnego importu. One są trochę lepiej wyposażone niż te auta krajowe, ale zachęcałbym do tego, żeby trochę bardziej uważnie sprawdzać historię tych pojazdów. Ponieważ mówimy o wersjach benzynowych spełniających normę Euro 5, no to mamy tutaj do wyboru dwie opcje. Albo silnik podstawowy 1.4 CVVT o mocy 109 koni, albo mocniejszą odmianę 1.6 CVVT o mocy 122 do 126 koni. Oba te silniki to są silniki, które należą do rodziny Gamma. I to są silniki wyposażone w łańcuch rozrządu i mechaniczną regulację luzów zaworowych za pomocą szklanek. I to jest ważna informacja dla osób, które chcą ewentualnie do tego samochodu założyć instalację gazową albo kupić auto z instalacją gazową. Jako ciekawostkę powiem Wam, że te samochody były przez dealerów oferowane już z fabrycznymi instalacjami gazowymi. Chodziło o wersję 1.4. Przez krótki okres były takie wersje wypuszczane, natomiast no, te samochody nie są idealne do tego gazu. Właśnie chodzi o tę regulację luzu zaworowego. Część ludzi jest bardzo zadowolona, jeździ sobie tymi samochodami i nie narzeka. Natomiast część ludzi zwraca uwagę, że dzieją się jakieś problemy, bo tak naprawdę, jeżeli ktoś dba o to auto, no to fabryka przewidywała regulację tego, czy kontrolę luzu zaworowego podczas eksploatacji na benzynie co 100 tysięcy kilometrów. Jeżeli założycie tam instalację gazową, albo Hyundai ma już instalację gazową, to pasuje ten luz sprawdzać co około 30 tysięcy kilometrów. No i jeżeli wychodzą jakieś nieprawidłowości, jeżeli trzeba coś korygować, no to jest to problem, bo trzeba rozpinać rozrząd, wyciągać wałki rozrządu i wymieniać te szklanki. Więc nie jest to taka tania sprawa. No jest to trochę kłopotliwe, więc jeżeli chodzi o Hyundai i30, jak najbardziej super samochodzik, natomiast jeżeli chodzi o instalację gazową, no to bym się już zastanawiał, czy rzeczywiście warto w przypadku tego modelu akurat inwestować w wersję z LPG, czy dokupować do niego instalację gazową. Jeżeli chodzi o zawieszenie tego auta, z przodu mamy układ MacPhersona, z tyłu mamy konstrukcję wielowahaczową i to jest zawieszenie dosyć solidne. Jeżeli tam coś się dzieje, to te ewentualnie naprawy nie są wcale drogie. Jeżeli trzeba będzie czy wymienić wahacze, czy silent bloki, czy amortyzatory, to nie są jakieś astronomiczne pieniądze, więc ten samochód, jeżeli chodzi o zawieszenie, jest samochodem jak najbardziej godnym
polecenia. Typową usterką tych modeli, bo generalnie Hyundai i30 są samochodami dosyć niezawodnymi. Jeżeli tam nie ma instalacji gazowej, jeżeli wymienia się w tych samochodach olej co te 10, no maksymalnie 15, co 15 tysięcy kilometrów, jeżeli ten samochód no, jest eksploatowany zgodnie z przeznaczeniem, czyli dosyć spokojnie, łagodnie, to są to samochody stosunkowo niezawodne. Większość użytkowników skarży się jedynie na niską jakość powłoki lakierniczej. Lakier się rysuje, odpryskuje, natomiast samo zabezpieczenie korozyjne pod tym lakierem wcale nie jest takie złe. Owszem, jeżeli wejdziecie pod auto, no to elementy zawieszenia kołyska, czy elementy wzmacniające tą wielowahaczową konstrukcję zawieszenia tylnego będą już pokryte korozją. Natomiast jeżeli chodzi o progi, o jakieś elementy nośne podłogi, to tak naprawdę nie jest źle. Jeżeli chodzi o wnętrze Hyundai i30 i wykończenie tego samochodu, no to pomijając to, że to wszystko jest takie skromne, to naprawdę nie ma się do czego przyczepić, przynajmniej w tym budżecie. Deska rozdzielcza czytelna, chociaż kontrowersyjne jest to takie niebieskawe podświetlenie zegarów i konsoli centralnej. Materiały wykończeniowe, no dosyć przyjemne. Deska rozdzielcza jest wykonana z miękkiego materiału. Jeżeli chodzi o konsolę centralną, obocki, drzwi, no to raczej to wszystko trzyma się kupy, nie skrzypi. Jeżeli chodzi o same fotele, wiele zależy od wersji wyposażenia, ale generalnie, jeżeli ktoś nie ma zbyt wygórowanych wymagań, to powinien być zadowolony. Kolejny model na naszej liście to Kia Ceed pierwszej generacji. Samochód był produkowany w latach 2006-2012, ponieważ kupujemy samochody po 2010 roku, będziemy już mieli auto po liftingu, bo lifting Kia Ceed 1 był przeprowadzony w roku 2009. Jak doskonale wiecie, Kia Ceed jest samochodem bliźniaczym do Hyundai i30. Tak naprawdę mamy więc ten sam samochód, tylko w trochę innej formie, w innym opakowaniu. I bardzo fajnie, bo z jednej strony, moim zdaniem przynajmniej, Kia ma ciekawszą stylizację zewnętrzną, a po drugie ma trochę ciekawiej stylizowane wnętrze. Wnętrze jest podświetlone tym razem na czerwono, czyli tak trochę w stylu Audi. I również moim zdaniem może się podobać, również wykonane jest całkiem przyzwoicie jakościowo, jest to czytelne wnętrze, łatwe w obsłudze i dosyć funkcjonalne. Jeżeli chodzi o wersje silnikowe, dokładnie te same silniki, które były w Hyundai i30, czyli 1.4 CVVT 109 koni i 1.6 CVVT 122 do 126 koni. Jedna rzecz, taka ciekawostka, jeżeli chodzi o ten silnik 1.4 CVVT. Tak jak tam powiedziałem, generalnie ten samochód miał na początku 109 koni, natomiast po liftingu, żeby spełnić normę Euro 5, jego moc zredukowano do 90 koni i no jest to trochę odczuwalne podczas jazdy. Mam znajomego, który jeździł takim samochodem, jednym i drugim, i mówi, słuchaj, ta poliftingowa już nie chodzi tak dobrze jak ta pierwsza. No ale też to nie jest źle, no bo to są przecież zwykłe, kompaktowe samochody do codziennej jazdy i te 90 koni także wystarcza. Przypominam, tak samo jak w przypadku Hyundai i30, są to silniki z rodziny Gamma, czyli z łańcuchem rozrządu i z regulacją zaworów mechaniczną, którą dokonuje się za pomocą wymiany szklanek. A więc do wymiany, do korekty tego luzu zaworowego trzeba rozpinać łańcuch rozrządu i zdejmować wałki. Jeżeli chodzi o instalację gazową, także tak samo jak w przypadku Hyundai, nie jest to samochód idealny do tego zasilania. Ja osobiście wolałbym jeździć tym samochodem bez instalacji gazowej, ale są osoby, które mają tam założony gaz i przejechały już nawet 100 tysięcy kilometrów i jakoś nie narzekają. Także słuchajcie, na dwoje babka wróżyła. Jeżeli chodzi o zawieszenie, dokładnie to samo co w Hyundai i30, z przodu MacPherson, z tyłu układ wielowahaczowy, to wszystko jest dość tanie w serwisowaniu, te części są powszechnie dostępne, nie ma problemu z obsługą tego zawieszenia. Jeżeli chodzi o zestrojenie, całkiem przyzwoity poziom, do codziennej jazdy uważam jak najbardziej wystarcza. Jeżeli chodzi o Kia Ceed, warto zauważyć jedną rzecz, w ogłoszeniach znajdziecie bardzo dużo samochodów kombi i to będą auta poflotowe. Też czy taka rzecz Was interesuje, czy nie, no to już jest kwestia wyboru. Moim zdaniem nie ma się co bać tych samochodów poflotowych. Jeżeli ktoś szuka budżetowego samochodu, to jeżeli auto, powiedzmy, jest znośnie utrzymane, nie jest wypalone wnętrze papierosami, nie ma dziur w desce po jakichś uchwytach na telefon komórkowy, jest jakaś sensowna historia serwisowa, przebieg tego samochodu nie jest jakiś przesadnie duży, typu, nie wiem, 300-400 tysięcy kilometrów,
to jak najbardziej takie auto warto sobie kupić. Natomiast jest jedna rzecz, o ile to możliwe, sprawdźcie sobie przed zakupem historię serwisową tego auta w ASO. I sprawdźcie dwie rzeczy. Po pierwsze, czy auto miało regularnie wykonywane przeglądy przez cały okres 7-letniej gwarancji, bo te samochody miały 7 lat gwarancji na samochód i niektórzy ludzie po prostu rezygnowali z tej gwarancji, dlatego że nie chcieli płacić za stosunkowo drogie przeglądy i drogie części zamienne w ASO. Więc to jest jedna sprawa. I sprawa druga, sprawdźcie sobie, czy jest w serwisie odnotowane w historii serwisowej, co ile był wymieniany olej. Czy czasem nie przyszło komuś do głowy, żeby ten olej wymieniać co 30 tysięcy kilometrów, bo to w jakiś sposób może się odbić na żywotności tego samochodu. A co ciekawe, oba te silniki, i 1.4 i 1.6, są niestety trochę wrażliwe na zużycie oleju, tak? Zdarza się, że niektórzy ludzie sygnalizują fajne auto, bezawaryjne, niezawodne, ale zużywa trochę za dużo oleju. A w przypadku silników, które mają łańcuch rozrządu, tak jak właśnie te silniki, mają napinacz hydrauliczny, no to poziom tego oleju jest niesamowicie istotny dla żywotności łańcucha. Jeżeli ktoś będzie jeździł na niskim poziomie oleju, to te łańcuchy zużyją się dużo szybciej. Typowym objawem zużycia łańcucha rozrządu w silnikach 1.4, 1.6 jest po prostu głośna praca tej jednostki. Natomiast mogą pojawiać się jeszcze inne objawy, typu na przykład świecąca się kontrolka check engine, nierównomierna praca, no wszelkie dziwne anomalie w pracy tego silnika mogą wskazywać właśnie na zużycie łańcucha rozrządu. Kolejny model w naszym zestawieniu to Renault Megane trzecia generacja. Auto było produkowane w latach 2008-2016, ale niestety w tym naszym budżecie, jeżeli będziemy kupowali auta z lat 2010-2011, nie załapiemy się jeszcze na model po liftingu, bo lifting Meganki był przeprowadzony w 2012 roku. Biorąc pod uwagę, że szukamy prostego silnika benzynowego z normą Euro 5, na placu boju pozostaje silnik 1.6 16V. Do wyboru są dwie moce tego silnika, 100 albo 110 koni. I w tym miejscu taka mała ciekawostka. Ta słabsza wersja silnikowa była łączona ze skrzynią pięciobiegową ręczną, a ta wersja mocniejsza była łączona z sześciobiegową skrzynią ręczną. Jeżeli porównamy sobie prędkość obrotową silnika tego słabszego i mocniejszego na piątym biegu i na szóstym biegu przy prędkości 100 km na godzinę, no to różnica będzie około 250 obrotów, a zatem ten mocniejszy silnik będzie minimalnie cichszy. Te silniki, cechą charakterystyczną tych silników jest napęd paskiem rozrządu, a rozrząd jest wyposażony w koło zmiennych faz rozrządu. Ważne jest to, żeby przy wymianie rozrządu wymieniać również to koło. Wiele egzemplarzy pracuje tak jak diesel, dlatego że właśnie to koło jest uszkodzone. I pamiętajcie o jednej rzeczy, jeżeli będziecie bagatelizować uszkodzenie koła zmiennych faz rozrządu, czy zużycie tego koła, no to w końcu dojdzie do zerwania paska rozrządu, ewentualnie ten rozrząd przeskoczy. Pomijając to jedną niedogodność, bo jest to tylko niedogodność, tak naprawdę koło zmiennych faz kosztuje około powiedzmy 500-600 zł, a cały zestaw rozrządu, jeżeli chcielibyście kupić zestaw rozrządu z ASO razem z pompą cieczy chłodzącej, kupić go na przykład w internecie, no to taki zestaw kosztuje około 1200 zł. Ten silnik jest wyposażony w hydrauliczną regulację luzu zaworowego i w przeciwieństwie do omawianych wcześniej Hyundai i Kia doskonale współpracuje z instalacjami gazowymi. Jest taka ciekawostka w Megance, mianowicie Meganka ma plastikową podłogę bagażnika. Jeżeli tam chcecie zamontować zbiornik na LPG, no to są do wyboru dwie techniki. Albo do tej podłogi bagażnika wmontowuje się takie metalowe wzmocnienia, albo po założeniu tego zbiornika toroidalnego do wnęki na koło zapasowe natryskuje się tam piankę niskoprężną, która jakby wytłumia to wszystko, uszczelnia, no i ogólnie wzmacnia tę całą konstrukcję. Ja nie wiem, szczerze mówiąc, która konstrukcja jest lepsza. Ja bym wolał prawdopodobnie te metalowe wzmocnienia do zbiornika, no ale nie zdziwcie się, jeżeli kiedyś będziecie oglądali taką Meganę przerobioną na instalację gazową i będzie tam taka pianka właśnie wokół zbiornika toroidalnego.
te silniki, one są generalnie bardzo wytrzymałe, natomiast mogą się w nich pojawiać jakieś wycieki oleju, zdecydowanie częściej niż w przypadku jednostek Hyundai'a czy Kia, a także słyszałem o przypadkach wycierania się wałków rozrządu. Ale też no, jest to tylko Renault, tylko silnik 1.6, więc kupno takich używanych wałków też nie powinno być jakimś specjalnym problemem. Jeżeli chodzi o zawieszenie tego samochodu, to to nie jest jakaś pancerna konstrukcja, ale za to bardzo tania i bardzo prosta w obsłudze. Z przodu mamy układ MacPherson, a z tyłu mamy belkę. No więc tak naprawdę wymieniamy tylko i wyłącznie albo siren bloki, albo całe wahacze, siren bloki, belki, amortyzatory, sprężyny. Tam nie ma żadnej filozofii. To zawieszenie może nie pracuje idealnie, ale uważam, jest bardzo tanie w obsłudze i na naszych drogach zdecydowanie się sprawdza. Jeszcze jedna ciekawa rzecz. Jeżeli szukacie Meganek, zwróćcie sobie uwagę na wersję wyposażenia. Była taka podstawowa wersja wyposażenia Generation, nie wiem, czy to tak się czyta, i ona była kierowana do flot. I te wersje wyposażenia charakteryzują się tym, że nie mają cyfrowego licznika prędkości, tylko mają licznik analogowy, tak jak w wersjach GT czy GT Line. I to są wersje z bardzo ubogim poziomem wyposażenia, ale to jakby nie przeszkadza. Natomiast gorsze jest to, że one są podobno trochę gorzej wykonane, jeżeli chodzi o zabezpieczenia antykorozyjne nadwozia i gorzej wykonane, jeżeli chodzi o lakier. To są też takie informacje, które gdzieś tam zasłyszałem. Nie czytałem tego w internecie, natomiast słyszałem to od z kręgów zbliżonych do Renault i być może jest w tym trochę prawdy, więc jeżeli będziecie to takie auto sobie kupować, to sobie zwróćcie uwagę chociażby właśnie na to zabezpieczenie antykorozyjne. I z tego co pamiętam, to właśnie ta podstawowa wersja wyposażenia ma tradycyjny kluczyk do stacyjki, nie ma jeszcze tej karty zastępującej kluczyk. Jeżeli chodzi o takie typowe usterki tego modelu, no to jeżeli, tak jak powiedziałem, silnik jest naprawdę fajną jednostką sprawdzoną, dosyć niezawodną, pod warunkiem tego, że się będzie pilnowało wymian oleju i wymian rozrządu i właśnie wymian tego koła zmiennych faz rozrządu. Natomiast jeżeli chodzi o samo nadwozie i kabinę, to zwróćcie sobie uwagę, czy po pierwsze, czy przednia szyba nie jest popękana. Czasem takie mikropęknięcia się zdarzają, a jeżeli ta szyba ma wbudowany czujnik deszczu, no to taka szyba może kosztować grubo ponad 1000 czy nawet 2000 zł. Słyszałem, że też takie ceny chodzą za tą szybę. To jest jedna rzecz. Sprawa druga, zwracajcie uwagę na podnośniki szyb bocznych. Tak naprawdę w większości modeli samochodów naprawa takiego podnośnika to nie jest majątek, a w przypadku tej Meganki to nie jest ani proste, ani tanie, więc na to zwracajcie uwagę. Jeszcze jedna mała rzecz, mianowicie pompa ABS. Jeżeli podczas jazdy próbnej zauważycie, że coś dzieje się dziwnego z hamulcem, to zwróćcie na to uwagę, bo być może właśnie uszkodzona jest pompa ABS-u i naprawa tego wcale nie będzie tania. Podsumowując, uważam, że Meganka 1.6 jest jak najbardziej interesującym samochodem w tej cenie, ponieważ jest samochodem stosunkowo tanim i w tym przedziale cenowym, w tym budżecie kupicie w miarę zadbany egzemplarz. Do wyboru są, tak jak w przypadku Hyundai'a i Kia, są do wyboru wersje hatchback i kombi. Są też oczywiście wersje tam coupé, ale o nich już tutaj nie mówimy w tym zestawieniu. I teraz, jeżeli chodzi o eksploatację tych samochodów we flotach, były eksploatowane we flotach, ale nie tak często jak na przykład Kia. Więc raczej macie większą szansę, że kupicie auto albo z prywatnego importu, albo od prywatnego użytkownika. Kolejny samochód na naszej liście to Mitsubishi Lancer. Chodzi o generację produkowaną w latach 2007-2016. Ciekawy samochód i niestety niezbyt tani. Żeby kupić tak naprawdę to auto, pasuje przygotować nie tyle 20 tysięcy złotych, czy raczej 23-24 tysiące złotych. Za 20 tysięcy złotych są takie egzemplarze naprawdę wymęczone. I bardzo często ludzie wpisują do ogłoszenia, że jest to rocznik 2010, a to są jeszcze modele 2009 i one mogą nie mieć normy Euro 5, tylko Euro 4, więc zwracajcie na to uwagę. Samochód jest bardzo ciekawy, dlatego że jest to po pierwsze jakby Mitsubishi, które słynie z tego, że jest wyjątkowo niezawodne. Po drugie,
Jest to samochód w miarę przestronny, do wyboru dwie wersje, sedan i hatchback. Ten hatchback, z tego co pamiętam, to się nazywa Sportback i on debiutował w 2008 roku. Pierwszy był sedan 2007, Sportback był 2008 rok, więc kupując auto z lat 2010-2011 możemy wybierać pomiędzy obiema wersjami, przy czym ten hatchback czy Sportback jest minimalnie drożej wyceniany. W Lancerze były trzy takie proste silniki. Mieliśmy 1.5 Miwek, to była moc 109 koni, bo on był produkowany w latach 2008-2010. Mieliśmy potem następcę tego silnika 1.5, czyli 1.6 Miwek o mocy 117 koni. Ten silnik 1.6 jest rozwinięciem silnika 1.5. Oba silniki są dobre, oba silniki mają podobną konstrukcję, po prostu ten 1.6 jest trochę nowszy. No i 1.8 Miwek, produkowany w wersjach mocy od 140 do 150 koni, przy czym najdłużej produkowano wersję 140-konną. I te silniki są niezawodne, są wyposażone w łańcuch rozrządu, są wyposażone w system zmiennych faz rozrządu, bo to jest właśnie ten Miwek. Natomiast zaczynają się problemy, jeżeli ktoś do tych silników montuje gaz. Ale uwaga! Te silniki były również przez importera oferowane z instalacjami gazowymi i to w taki bardzo ciekawy, nietypowy sposób. Otóż na początku, w 2009 roku, producent za dopłatą oferował pakiet przystosowujący jednostkę napędową 1.8 do pracy z LPG. Pakiet obejmował wzmocnienie gniazd zaworowych i samych zaworów. Wzmacniano zarówno gniazda wylotowe, jak i dolotowe. Za tą operację Mitsubishi liczyło sobie dodatkowo 1000 zł. Te samochody oferowano na zamówienie, natomiast czas oczekiwania na te auta to był prawie 5 miesięcy. I teraz wiecie, jest to, znaczy w ogóle, jeżeli chodzi o ten wersję 1.8, z 2009 roku z gazem, no to tak naprawdę to auto nie będzie miało normy Euro 5, tylko może mieć normę Euro 4. Więc tutaj z punktu widzenia naszego tematu jakby nie będzie to samochód odpowiedni, ale uważajcie, bo jak już mówię o tym samochodzie, no to warto o tym wspomnieć. Na rynku są dwa rodzaje takich aut. Albo są to auta rzeczywiście fabrycznie przygotowane do instalacji gazowej, albo są to auta zwykłe, do których ktoś założył gaz. No i teraz warto przed zakupem takiego auta sprawdzić sobie w ASO, z jakiej partii macie silnik. Bo te samochody tak samo mają łańcuch rozrządu, mają regulację zaworów mechaniczną za pomocą szklanek. A zatem to też nie jest silnik idealny do LPG i bardzo często na forum Mitsubishi czy w internecie we wpisach pod opisami tych samochodów bardzo często ludzie wpisują taką uwagę: bardzo dobry silnik, ale nie polecamy do LPG. I to samo dotyczy się silników 1.5 i 1.6, to też są bardzo dobre silniki, ale niekoniecznie lubią współpracować z gazem. Co ciekawe, 4 lata później, czyli w 2009 był ten 1.8 z gazem, to 4 lata później to będzie 2010, 11, 12, 13. W 2013 roku, czyli 2012 albo 2013, można było w sieci Mitsubishi zamawiać instalację gazową bezpośrednio w salonie do wspomnianego 1.8, czyli ponownie się pojawiła ta oferta, ale także do słabszych wersji 1.6. I tutaj chodziło o typy silników, ja sobie zanotowałem 4A92, 4B10 i 4J10. Także tylko, że tutaj to już są troszeczkę młodsze samochody i no droższe, tak? To już będą auta, które będą kosztowały około 30 tysięcy złotych. Jeżeli chodzi o zawieszenie, ten samochód ma z przodu układ MacPherson, z tyłu ma zawieszenie wielowahaczowe, całkiem przyzwoicie się prowadzi, ma takie trochę zacięcie sportowe, może nie takie jak Focus, ale uważam, że też się pod tym kątem wyróżnia. I większość ludzi, którzy jeździ tymi Mitsubishi, podkreśla, że są to samochody wyjątkowo niezawodne. To jest samochód, który nie musi się wszystkim podobać, to jest samochód, który jest przeciętnie wykonany w środku. Te plastiki, to wykończenie wnętrza, to szczerze mówiąc nie wiem, czy ten skromny Hyundai i30 albo Kia Ceed nie ma trochę tego na lepszym poziomie. Ale generalnie Mitsubishi no jest samochodem z charakterem, jest samochodem dosyć niezawodnym, jest samochodem starannie wykonanym, który jeżeli traficie na dobry egzemplarz, nie będziecie tam się bawić z instalacjami gazowymi,
to być może ten samochód bardzo długo Wam posłuży. No, niestety problemem tego samochodu jest wyższe spalanie. Niektórzy ludzie mówią, że on w mieście potrafi spalić nawet 10 czy 11 litrów. Aczkolwiek czy Kia, czy Hyundai nie spali 10 lub 11 litrów w mieście? Też spali. Czy Meganka 1.6 nie spali w mieście 10 litrów? Myślę, że też spali. To są niewielkie różnice. I wiecie, i moim zdaniem tutaj będzie dużo zależało i zarówno od sposobu eksploatacji, jak tak samo od charakteru tego ruchu w tym mieście. Bo przecież system MIWEC to jest system zmiennych faz rozrządu i on służy właśnie po to, żeby zoptymalizować zużycie paliwa w zależności od obciążenia tego silnika. Więc tak naprawdę z konstrukcyjnego punktu widzenia silniki MIWEC powinny być dosyć oszczędne. Słuchajcie, jeszcze taka króciutka uwaga do Mitsubishi Lancera. W tych samochodach zdarza się, że łańcuch rozrządu się zużywa i pracuje trochę głośniej, więc warto ten silnik bez wątpienia usłuchać przed zakupem. No i jeżeli usłyszycie, że pracuje głośno, troszeczkę potargować się o cenę, zbić ten 1000 czy 1500 i temat się w jakiś sposób rozwiąże. Zestawienie, moi drodzy, kończy Fiat Bravo. Samochód był produkowany w latach 2007-2014. Uważam, że jest to bardzo ciekawa propozycja dla osób, które szukają samochodu stosunkowo niedrogiego, a jednocześnie wyprodukowanego po 2010 roku i spełniającego normę Euro 5. Jeżeli szukamy silnika podstawowego, bezproblemowego, no to tutaj Fiat Bravo ma dla nas jednostkę 1.4. Zwykły silnik 1.4 wolnossący o mocy 90 koni. W 2009 roku weszła na rynek wersja 1.4 wyposażona w fabryczną instalację gazową. W 2010 roku samochód przeszedł niewielki lifting. Wtedy właśnie pojawiła się nowa atrapa chłodnicy, minimalnie chyba takie były przyciemnione przednie światła. Więc no, za te 20 tysięcy złotych możecie kupić fajnie skonfigurowany samochód, który będzie Was jeszcze cieszył swoją linią nadwozia, wyglądem i wyposażeniem. Jeżeli chodzi o jakość tego samochodu, jakość tego silnika, to powiem Wam, że auto zaskakuje raczej na plus niż na minus. Większość ludzi, którzy zaryzykowało i wybrało ten model, cieszy się po pierwsze z dosyć dużej niezawodności tego auta. Jeżeli tam się psują jakieś rzeczy, to głównie drobiazgi. Jeżeli chodzi o zawieszenie, z przodu mamy układ MacPhersona, z tyłu mamy belkę, więc też naprawy są naprawdę tanie, zawieszenie jest wytrzymałe dosyć, tanie w eksploatacji, tanie w serwisowaniu i powiem Wam, że bardzo fajnie zestrojone. Mimo tej prostoty konstrukcji Fiat Bravo całkiem przyzwoicie się prowadzi. No i jeszcze macie to fajne elektryczne wspomaganie kierownicy, które za pomocą przycisku możecie zwiększać wydajność tego wspomagania kierownicy, tak żeby sobie na przykład wygodnie manewrować na parkingu. Samochód jest, uważam, dosyć wygodny, porównywalny, jeżeli chodzi o ilość miejsca z Mitsubishi Lancerem. No i przede wszystkim ten silniczek wyposażony w pasek rozrządu bez problemu współpracuje z instalacjami gazowymi. Więc jeżeli myślicie o gazie, no to obok renówki to jest druga propozycja warta rozważenia. Silnik jest stosunkowo niezawodny, zdarzają się mu jakieś tam drobne problemy, na przykład z wyciekami oleju, ale generalnie jest to jednostka, która no nie sprawia większych problemów. Również sam samochód jako taki jest bardzo udaną konstrukcją moim zdaniem, doskonale zaopatrzony w części zamienne, całkiem przyzwoicie wyposażony. Jedna rzecz ciekawa, którą chciałem dodać, mianowicie wielu z Was zauważy, że bliźniaczą konstrukcją do Fiata Bravo będzie Lancia Delta, a także Alfa Romeo Giulietta. Otóż jeżeli chodzi o Deltę, rzeczywiście można powiedzieć, że jest to samochód bliźniaczy, tylko trochę inaczej stylizowany, ma troszeczkę zmienioną tylną część nadwozia, mniejszy bagażnik, więcej miejsca z tyłu, ale jest oczywiście dużo lepiej wykończony w środku. Natomiast jest to konstrukcyjnie bardzo podobne auto. Natomiast jeżeli chodzi o Giuliettę, to już nie jest to samo auto, dlatego że Giulietta ma z tyłu zawieszenie wielowahaczowe. I to jest samochód, który być może wydaje się podobny do Fiata Bravo, natomiast jest to już moim zdaniem poziom wyżej.
Pora zatem, moi drodzy, na krótkie podsumowanie. Mieliśmy 5 samochodów, 5 samochodów z rocznika 2010-2011. Cała piątka były to samochody z silnikami benzynowymi, które spełniają normę Euro 5. Są to jednostki czterocylindrowe, niewysilone, wolnossące, dzięki którymi można będzie wjeżdżać prawdopodobnie do stref czystego transportu aż do 2030 roku. Jeżeli chodzi o niezawodność tych samochodów, uważam, że wszystkie 5 prezentowanych modeli prezentuje podobny poziom niezawodności ze wskazaniem na Kia, na Hyundai'a i Mitsubishi. To są, uważam, najbardziej niezawodne samochody w tym całym zestawieniu. Jeżeli chodzi o samochody, które prezentują najlepszą relację ceny do oferowanej wartości, tutaj postawiłbym na Fiata Bravo. To jest bardzo dobra konstrukcja, którą się przyjemnie jeździ, fajnie to auto wygląda i za stosunkowo nieduże pieniądze, bo tak naprawdę za te 20 tysięcy złotych macie tych aut do wyboru trochę i jest w czym wybierać. Kupicie fajną wersję wyposażenia, naprawdę fajny samochodzik można kupić w całkiem przyzwoitym stanie i co ciekawe z sensownym przebiegiem. Trafiają się auta, które mają przebieg niższy niż 200 tysięcy kilometrów. Jeżeli chodzi o samochody do gazu, no to moim zdaniem są dwie opcje. To będzie albo Renault Megane 1.6, albo Fiat Bravo 1.4. Obie są to ciekawe propozycje. Jeżeli miałbym wybierać między Meganką a Fiatem Bravo, wybrałbym po prostu ten samochód, który trafi mi się w lepszym stanie. Ja osobiście bardziej gustuję w wyrobach Fiata niż Renault, ale jeżeli tak naprawdę obiektywnie mówiąc, są to auta porównywalne i wybrałbym ten model, który jest po prostu w lepszym stanie, ma niższy przebieg, lepszą historię serwisową. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. Pozdrawiam, cześć.